gość to Milan Serwański, beatboxer. Miło Cię poznać. Milan, opisz nam, czym jest beatbox? Beatbox jest to naśladowanie dźwięków za pomocą narządów mowy. Wiesz, czyli to, co mamy po prostu już w sobie od początków dziejów, używamy tego do robienia właśnie beatboxu, czyli naśladujemy muzykę. Otoczenie, wszystko to, co nas otacza, możemy po prostu zilustrować za pomocą ust. Skąd u Ciebie pasja tak nietypową sztuką? Wiesz, może to z tego, że moja rodzina jest taka troszeczkę szalona i jest dużo w niej muzyków. Mój tata był muzykiem za młodych czasów, dziadek grał na akordeonie. No wiem, że to nie ma za dużo wspólnego z beatboxem, no ale jakieś tam korzenie jednak są. A wszystko zaczęło się to, jak w gimnazjum usłyszałem po prostu kolegę, jak coś tam plumka sobie pod, wiesz, jak pod nosem, tam coś tam sobie robi. A potem naraz ciach, jak grom z jasnego nieba, usłyszałem paktofonikę Sota Popacz. Na początku myślałem, że to jest robione na syntezatorach w komputerze, a dopiero potem, jak właśnie zobaczyłem tego kolegę, jak on już tam coś tam robi, no to to jest beatbox, nie? I tak przez pół roku, rok tak to w sobie trzymałem, tak ciągle tak chowałem, to nikomu nie pokazywałem i naraz pach, dyskoteka szkolna. Czyli paktofonika była twoją inspiracją, tak? Tak, tak. A powiedz mi, jak długo czasu potrzebne jest na wyćwiczenie tych wszystkich dźwięków mowy? Jeśli najważniejsze jest to, żeby osoba, którą uczę, albo osoba, która chce się uczyć, żeby miała rytmikę, żeby ona czuła to, że to nie jest po prostu raz, 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 tylko raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Jest taki, po prostu trzeba to czuć. Jak tego czucia nie ma, to oczywiście ciężką pracą możemy to wypracować. Ale wtedy ta osoba nie liczy tak jak wszyscy, nie liczy to po prostu sobie tego bitu tak jak wszyscy beatboxerzy, tylko znajdzie swój sposób na to. A jeśli chodzi ci o te właśnie podstawowe takie dźwięki w beatboxie, to miesiąc, dwa, trzy miesiące na zaznajomienie się z nimi, a potem przez 5-10 lat trenowanie do perfekcji. Zagłębiając się w temat, beatbox trzeba ćwiczyć jak każdy jeden sport. On składa się z czterech podstawowych części. Mógłbyś nam o nich opowiedzieć? Z czterech podstawowych części? Tak. A to może ty mi o nich opowiesz? Ja wiem, że to jest trening tempa, koordynacji, głośności i wyrazistości dźwięków. Przepraszam Państwa. No można też tak to ująć. No to ogólnie wszystko właśnie na beatbox się składa, to co teraz powiedziałaś. Bardzo fajny, muszę sam sobie to w ogóle zapisać gdzieś. Aha, dobrze, czyli koordynacji, się. Tak. No bo dobrze, no bo koordynujemy sobie, zawsze musi być jakiś element, który kontroluje nam rytm. Czyli może być głowa, tylko że jak beatboxujemy i ruszamy głową, to mikrofon nam chodzi, ten dźwięk jest zamazany. Dlatego beatboxer zawsze używa ręki i tą ręką sobie tam coś jakoś tam, zawsze jakoś to dziwnie wygląda, ale tak naprawdę beatboxer wtedy sobie liczy po prostu raz, dwa, trzy i cztery i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. On sobie liczy po prostu, wiesz, jak bawi się. W dodatku emisja głosu jest też bardzo, bardzo ważna, żeby mówić wyraźnie i zrozumiale, czyli otwieramy usta szeroko, tak żeby każdy nas zrozumiał. Rozrewolwany rewolwer wyrewolwerował się i w tym różnego rodzaju ćwiczenia. To wszystko składa się na beatbox. Też jak prowadzimy zawsze warsztaty, to zawsze staramy się mieć osobę, która poprowadzi dodatkowo takie półgodzinne zajęcia z emisji głosu, czyli całą tą dykcję, to jak otwierać usta i tak dalej. Bo my możemy nauczyć kogoś oddychać, my możemy nauczyć tych wszystkich dźwięków, tylko że on musi też przełamać w sobie taką barierę, nie? A jak jest beatbox plus jeszcze na przykład osoba od śpiewu plus osoba jeszcze od dykcji, no to oni wtedy już wiedzą, że jest po prostu więcej osób, nie tylko na przykład ja się na niego patrzę, nie tylko ja na nim wywieram presję, tylko też inne osoby wywierają presję na tym, kto się uczy. Chyba trochę zbędziłem z tematu teraz, tak słucham. No i mogłabyś powtórzyć pytanie, proszę. Pytanie już, odpowiedź została uzyskana, a teraz powiedz mi tak, czy sprawia Ci radość prowadzenie warsztatów? Czy prowadzicie warsztaty dla młodzieży, dla starszych osób? Jak to jest? Wczoraj graliśmy Baturalia w Chorzowie i przyszedł do mnie dziadek, który ma 68 lat i zapisał się na nasze warsztaty. Zapisał się na nasze warsztaty, tak. I teraz w przyszłą środę będzie. Aha, czyli ale już była babcia, która miała około 70, więc. Czyli beatbox może robić każdy. Nie tak. Ma tak, że chłopak po mutacji jest przegrany, nie możesz robić, bo przeszłeś mutację, dziecko, dziewczyna nie. Mutacja to jest też taki ewenement, bo wiadomo, tutaj te struny się nam ściskają, każdy jakoś tam tą mutację przechodzi. Jedni lepiej, drudzy gorzej. I niektórzy po prostu przed mutacją mają całkiem inną gamę dźwięków. Przechodzą mutacje i naraz ciach, całkiem coś w ogóle innego, całkiem to wszystko, czego się uczył wcześniej, to teraz całkiem inaczej brzmi. On potrafi to zrobić, tylko już nie potrafi zrobić tego, co wcześniej. Nie? A jak twoją pasję odbiera społeczeństwo?
No, szanują to. Się, nie? No, wszyscy, no wszystkim się to podoba. Mi się to też podoba, a mi się bardzo to podoba, że to się innym podoba. I tak wzajemnie, to jest takie wzajemne kółko adoracji, nie? Każdy po prostu, oni mnie podnakręcają, a ja nakręcam ich do tego, żeby oni klaskali mi, nie? A teraz tak, beatbox to jest wydawanie z siebie dźwięków. Czy to jest ułożenie jakiegoś tekstu, czy to są po prostu przypadkowe dźwięki? Wiesz co, każdy beatboxer tak na dobrą sprawę ma swój indywidualny sposób na zapis swojego beatboxu. Bo nie ma jeszcze takiego przyjętego kanonu, który wszyscy beatboxerzy, tak jak na przykład mamy nuty, kompozytor spojrzy na nuty, muzyk spojrzy na nuty, od razu już wie, jak ma grać. W beatboxie tego nie ma, bo to jest temat rzeka. O tym można mówić 8 godzin i nawet dłużej. Każdy po prostu na swój sposób zapisuje. Ja też zapisuję na swój sposób, ale najlepszym sposobem jest dyktafon w telefonie. Aha. Tak. A jedyne co, no to się czuje. Jak ktoś już robi beatbox, to potem się to już czuje. A jak dochodzą do tego instrumenty, i beatboxer musi się połączyć z kimś innym, to po prostu musi im przedstawić to, jak widzi tą swoją wizję. I wtedy właśnie się takie daje znaki, jakby daje się wcześniej znać, że ten beat będzie trwał raz, dwa, trzy, cztery, potem wchodzi na przykład coś na raz, dwa, trzy, a potem znów raz, dwa, trzy, cztery. Tylko to jest wszystko takie umowne, nie? To nie jest takie, że tak wszędzie każdy to tak będzie rozumiał, tylko to jest po prostu pomiędzy nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Milan Serwański z tej strony. Pa. Dzięki.